Cześć. Czas na 61. odcinek Zarychty na Solo. Tym razem pod lupę trafiają Portland Trail Blazers, którzy mają za sobą kolejny sezon zakończony w playoffach, natomiast zakończony też wielkim rozczarowaniem, bo takim zdecydowanie trzeba nazwać porażkę 0-4 z New Orleans Pelicans. Trochę od niej poniesioną tą porażkę bez walki, przynajmniej tak to wyglądało, że Blazers byli bezradni po prostu w stosunku do tego, co robili z nimi Pelicans i przez to ten sezon zdecydowanie był dla nich zły. Teraz mówi się, że najbliższe rozgrywki będą bardzo dla nich istotne z tego względu, że jest wielu ludzi, którzy nie wykluczają scenariusza, że CJ McCollum nie dogra do końca sezonu w barwach drużyny z Oregonu. No i jeżeli tak by się miało stać, no to być może czekałaby Portland przebudowa. To też zależy, kogo udałoby im się pozyskać w zamian. No ale dojdziemy też do tego. Najpierw jednak trener Terry Stotts, który w Portland już jest dobrych kilka sezonów. To on ich odbudowywał, to on ich wprowadzał do playoffów, mając właśnie Damiena Lillarda, Lamarcusa Aldridge'a za głównych architektów drużyny i sukcesów, a obecnie robi to samo z Lillardem, McCollumem czy chociażby Jusufem Nurkiciem. No i Terry Stotts, ja wam szczerze powiem, ja jakoś nie jestem fanem tego trenera. Doceniam to, co robi, szczególnie grając praktycznie we trójkę w ataku, bo sorry, ale Mo Harkless i Alvaro Camino w ataku to są gracze nieistniejący praktycznie, więc tutaj tak naprawdę we trzech w ataku gra pierwsza piątka i że Terry Stotts jest w stanie coś z tego wyrzeźbić, czyli chociażby playoffy, to już jest naprawdę spory sukces. Natomiast no, nie wiem, nie umiem tego wam chyba nawet jakoś dobrze uargumentować. Natomiast Terry Stotts mnie nie przekonuje. Może jakby dostał trochę lepszy skład, to wtedy łatwiej by mu było mnie przekonać. Natomiast no, może też kwestia tego, że nie jestem zbyt wielkim fanem Damiena Lillarda. No nic, no tak czy siak, moja ocena Terry'ego Stottsa to jest czwóreczka. Bo gdzieś tam powiedzmy wypadkowa tego, jak jest oceniany naokoło i moja ocena powoduje, że tutaj go tak go ocenię, natomiast no, zdecydowanie na plus dla niego i tu jest to obiektywne, to jest zbudowanie defensywy, bo posiadając graczy takich jak właśnie Lillard i McCollum, czyli niespecjalnie dużych, niespecjalnie posiadających długie ramiona i do tego Jusuf Nurkić pod koszem, który też jakimś wybitnym obrońcą nie jest i na tym wszystkim Stotts zbudował ósmą defensywę całej ligi, no to jest naprawdę dobry wynik. No i tym właśnie oni weszli do playoffów w poprzednim sezonie. Tym sobie wywalczyli prawo gry i to jeszcze z trzeciego miejsca, tak? Oni mieli przewagę własnego parkietu, dlatego tym bardziej bolała ta porażka z Pelicans. Obwodowi. No tutaj mamy dwóch zawodników, którzy są w ścisłej czołówce całej ligi, czyli Damian Lillard i CJ McCollum. Obaj mają za sobą bardzo dobre sezony, obaj robili dalej postępy. Tylko tak jak mówię, no koniec końców przekłada się to na to, że w playoffach niestety jest ich dosyć łatwo rozgryźć, bo jak się gra w trójkę w ataku, no to w playoffach to wychodzi bardzo, tak? I tacy właśnie Blazers, tacy Thunder, o których też mówiłem kilka godzin temu w poprzednim podcaście, no są drużynami, które niestety są przewidywalne, są łatwe do rozszyfrowania. No i tutaj wiadomo, że gro akcji będzie kończone przez Lillarda lub McColluma, więc wystarczy wystawić dobrych obrońców na nich i reszta niestety nie zaistnieje. Może coś jeszcze ewentualnie Jusuf Nurkić pod koszem wykombinować, ale z pozostałych graczy dotychczas nie było za bardzo komu tworzyć przewag. Dlatego też ważnym było podpisanie jako wolnego agenta Seta Curry'ego, który może być bardzo pożytecznym wzmocnieniem. Curry ma za sobą cały sezon bez gry w barwach Dallas Mavericks. Nie zagrał ani jednego spotkania z powodu kontuzji, ale teraz wraca i może być takim gościem, który z ławki zrobi więcej niż sezon temu robił Shabba Snyder, a miał Shabba Snyder swoje bardzo dobre momenty w poprzednich rozgrywkach. No i Curry, no teraz no wiadomo, poprzedni sezon nie grał, więc trudno się do niego odnosić, natomiast ostatnie rozgrywki, w których występował, czyli 16-17, no to rzucał ponad 42% celnych trójek, natomiast no nie był zawodnikiem, który miał dużo piłkę w rękach, on bardzo często uciekał po zasłonach od piłki, dostawał i od razu rzucał, więc
jeżeli w ten sam sposób będzie wykorzystywany przez Portland, to będzie efektywny. Jeżeli będzie miał więcej grać na piłce, no to jest to niestety dużo gorsza kopia jego własnego brata Stefa. No i tu pewnej granicy się nie przeskoczy. Natomiast na pewno Curry jest tutaj dobrym rozwiązaniem z ławki. Kolejnym jest Nick Stauskas, ściągnięty jako też wolny agent. Stauskas, który ma już ze sobą pobyt w Sacramento, później w Filadelfii, ostatnio na Brooklynie. No i koniec końców jest to wciąż zawodnik, który jakoś się utrzymuje w NBA. No oczywiście pomaga tu jego skuteczność za 3 punkty, w poprzednim sezonie 40%. Natomiast jego minuty regularnie spadają, jest coraz dalej w rotacji kolejnych drużyn. No gdyby nie transfer do Nets, to prawdopodobnie byśmy o nim w ogóle nie pamiętali, bo on w Filadelfii nie grał praktycznie nic. Więc to zdecydowanie wyszło mu na plus. I być może jest to jego ostatnia szansa teraz, bo będą naciskać go lada chwila debiutanci tegoroczni, czyli Anfernee Simmons i Gary Trent Jr. No i jeżeli Stauskas nie wywalczy sobie miejsca przed nimi w rotacji, które miejsce patrząc po preseason na razie dostaje przed nimi, ale jeżeli jego nie utrzyma, no to może być tu dla niego trudno, żeby powalczyć o coś więcej. Natomiast plus dla niego jest oczywiście taki, że ma dłuższy kontrakt, jego umowa nie kończy się po najbliższym sezonie, więc to go trochę zabezpiecza. No i tak jak wspomniałem, jest jeszcze tych dwóch debiutantów, Anfernee Simmons i Gary Trent Jr. Simmons został wybrany z 24 numerem, a ja o nim mówiłem już w trakcie wakacji. To jest zawodnik, który nie poszedł do NCAA, tylko poszedł do prywatnej szkoły Nicka Bolletieriego, człowieka, który kiedyś prowadził chociażby szkółkę tenisistów, w której wyszedł Andre Agassi między innymi. No i Anfernee Simmons wyszedł z tej szkoły, został wybrany z 24 numerem w drafcie, w jakichś pokazowych meczach wyglądał bardzo dobrze. Natomiast no, jak to jest regularnie w przypadku Terry'ego Stotsa, debiutanci dostają bardzo małe minuty, bardzo rzadko dostają szanse, nie ma tam miejsca za bardzo na rozwój, bardzo trudno o to. Dopiero jak ktoś odchodzi z drużyny i zwalnia 8 minuty, wtedy ewentualnie ktoś może się przebić. Taką drogę chociażby przechodził CJ McCollum, taką drogę wcześniej przechodził Allen Crabbe, którego już w Portland nie ma. Więc być może taka droga też czeka Simmonsa i Trenta Juniora. Natomiast wydaje się, że jeżeli już ktokolwiek z tych dwójki ma grać, no to Simmons, który dostawał więcej szans w preseason, Trent w dwóch meczach w ogóle nie wyszedł na boisko. Jaka ogólna ocena dla obwodowych? 4 z plusem. To jest jedyne miejsce, w którym Portland Trail Blazers nie mają słabych punktów, albo prawie nie mają słabych punktów. Tym bardziej, że Lillard i McCollum grają naprawdę spore minuty i no i nie ma za bardzo miejsca na to, żeby i czasu na to, żeby to miejsce osłabić. Okej, skrzydłowi. Tutaj mamy dosyć duży problem. Najlepszym skrzydłowym w tej drużynie jest Al-Farouq Aminu. Zawodnik bardzo mocno nakierowany na defensywę, który w ataku umie rzucać za 3 punkty. Nauczył się tego przez kilka lat. W ostatnim sezonie trafił prawie 37%. Natomiast w ataku to jest gracz, który stanie w rogu i nic więcej za bardzo nie wymyśli i będzie czekał na piłkę, na odrzucenie. Więc to jest zdecydowanie problem dla Blazers. Tym bardziej, że no, zanim ta ławka rezerwowych wygląda jeszcze gorzej. Nawet nie tyle ławka rezerwowych, bo też pierwszopiątkowy Mo Harkless to jest też specjalista od defensywy. To są gracze, którzy właśnie pomagają Portland w dojściu do tego 8 miejsca w obronie w całej lidze, natomiast też sprawiają, że ten ich atak jest dużo gorszy. Harkless z kolei trafiał ponad 41% trójek w poprzednim sezonie, co jest dla niego dobre, natomiast on w tej chwili jest kontuzjowany i nie wiadomo, czy zagra na starcie sezonu. Dalej mamy Evana Turnera, czyli dawny, nie pamiętam czy już drugi czy trzeci, ale bardzo wysoki wybór w drafcie. No i Turner z roku na rok jest coraz gorszy, z roku na rok dostarcza coraz mniej drużynie dobrych rzeczy, dobrych minut. I wydaje się, że w tej chwili ma taką mocną pozycję w Portland tylko i wyłącznie dlatego, że na tej pozycji za bardzo nie ma już kogo innego wystawić. Bo dalej są Jake Layman, który miał bardzo dobry jeden mecz preseason na 28 punktów, natomiast w całym poprzednim sezonie rzucał średnio 1 punkt na mecz przy skuteczności 20% za 3. No i jest Caleb Swanigan, który ma za sobą drugą z rzędu bardzo dobrą ligę letnią, ale też nie gra praktycznie, bo to co to jest 2,5 punkta niespełna i dwie zbiórki na spotkanie. Więc to znowu jest to, że Terry Stotts jest bardzo mocno przywiązany do swojej krótkiej rotacji. Okej, nota dla skrzydłowych.
nie mogę dać więcej. To jest tylko dwa. W sytuacji, kiedy mówimy, że Amino i Harkless są najlepszymi, a jako zmiennicy mamy Evana Turnera i dwóch graczy, którzy jeszcze nie grali w NBA, chociaż... bo znaczy prawie nie grali w NBA, no to ta ocena nie może być wyższa. No i ostatni segment oceniany przeze mnie to podkoszowi. Mamy zawodnika jako numer jeden, czyli Jusufa Nurkicza, który robi postępy z sezonu na sezon. Tego mu nie można odmówić. Nurkic, który został oddany przez Denver Nuggets, bo miał być tylko zmiennikiem Nikoli Jokicza, jest w Portland, spełnia się bardzo. W poprzednim sezonie było to 14 punktów, 9 zbiórek, prawie 1,5 bloku, 50% z gry, a na nowy sezon przyszedł jeszcze z dodatkowo z rzutem za 3 punkty. Z rzutem, który wygląda bardzo naturalnie, tam nie ma czegoś takiego, że on się jakoś strasznie długo składa, nie wiem, jakoś dziwnie wychodzi w powietrze. Nie, u niego wygląda to bardzo dobrze pod względem technicznym, więc to nie powinna być niezła skuteczność w tym sezonie. Natomiast za plecami Nurkicza mamy niestety problem, bo jest Zach Collins, wybrany rok temu w drafcie, który ma ze sobą pierwszy sezon taki sobie, szczerze powiedziawszy. Wobec niego są jakieś tam nadzieje, natomiast ja obawiam się, że on będzie... ma potencjał podobny jak zawodnik, który jest w tej chwili numer 3 wśród podkoszowych, czyli Myers Leonard, czyli to jest biały zawodnik, który będzie rzucał za 3 punkty, który może trochę powalczyć na deskach, ale wydaje się, że pewnego poziomu nie przeskoczy. Więc to trochę są zakładnikami tutaj Portland tego, jak dobrze będzie sobie radził Nurkic, bo za nim jest moim zdaniem dziura pod obręczą. Także ta kołderka na wszystkich pozycjach praktycznie jest krótka w Portland i nie umiem sobie wyobrazić, co oni mieliby zrobić, żeby nagle to się zmieniło. Ocena moja podkoszowych to jest 3. Jeśli Nurkic ustabilizuje się na naprawdę dobrym poziomie, dołączy te trójki, to ta ocena spokojnie może pójść w górę. No i na koniec, jak to zwykle, podsumowanie bilansu ofensywnego i defensywnego. Blazers byli na 16 miejscu w ataku, na 8 w obronie, na 19, jeśli chodzi o tempo gry. W playoffach ta obrona spadła do poziomu 114,7 punktów na 100 posiadań, więc byli najgorsi zdecydowanie w całej szesnastce. Natomiast tempo wzrosło, a to dlatego, że grali z New Orleans Pelicans, którzy chcieli bardzo, bardzo mocno napędzać swoją drużynę. No i tak jak powiedziałem na wstępie, no gdzieś tam wydaje mi się, że Blazers mogą być drużyną, która... oczywiście wejdzie do playoff, natomiast w nich znowu nic nie ugra, bo są zbyt łatwi do rozszyfrowania. Tam trzeba wyłączyć trzech zawodników i cała reszta niestety leży i kwiczy. Więc to jest problem w serii 4-4 zwycięstw. Okay. Dzięki za wysłuchanie, zapraszam do komentowania jak zwykle. Z tej strony mówił Piotrek, Zarychta.